O, tu jesteście. No cześć. Witam Was w północnym Londynie. Zapraszam Was na następny film poświęcony płytom winylowym. Tak więc zaczynamy. A zaczynamy od czego? Zaczynamy od Elvisa Presleya. Elvis Presley, Blue Hawaii, 14 wielkich piosenek, wielkich przebojów. Płyta z lat 80., chociaż nagrania pochodzą z 61 roku. Wydana w Niemczech, bo już RCA w tym momencie w latach 80. tłoczyła swoje płyty w Niemczech, w Anglii rzadko kiedy, ale też jeszcze czasami się trafiało. No dobrze, po Błękitnych Hawajach Paul McCartney, który nam życzy All the Best, podwójny album i między innymi Band on the Run, Pipes of Peace, Life and Let Die, Another Day. Mnóstwo kawałeczków. A czy jest? A jest! Ostatni utwór na drugiej płycie, na drugiej stronie. Mull of Kintyre. I jeszcze raz Paul McCartney. O tak, proszę bardzo. Ten sam albumik. Już niebawem w sklepie Popmaster Record Show w Słupsku w czerwcu. Już niebawem, znaczy się w czerwcu, nie wiadomo jeszcze kiedy. A na stronie internetowej już teraz. Nie tyle osiągalny, bo dopiero będzie pozycja. W tym przypadku dwa egzemplarze w momencie, kiedy już będzie płyta w drodze do Polski. Na razie jest stan zerowy, ale niebawem się to wszystko zmieni. A to wszystko wiadomo przez co. Ok. 12 inch, 12 cali i The Jacksons, Torture. Torture, nie wiem nawet jak to się wymawia. W każdym razie maxi singielek, dwie wersje. Show You The Way To Go i Blame Into The Boogie. Proszę bardzo. Teraz nie tyle może Jackson, co sam Michael Jackson. Michael Jackson, Diana Ross i banda. W podwójnym albumie pod tytułem The Wiz. The Wiz, w sumie nie Wiz, tylko The Wiz. The Wiz. Wiz to film i właśnie z tego filmu pochodzi ścieżka dźwiękowa utrwalona na tym podwójnym albumie. Proszę bardzo, no tak się w sumie rozkłada. Ach, dziwnie to jest. Bo powinno być tak. No dobrze, kurde, ręce sobie pokręciłem. Mam nadzieję, że sobie odkręcę. Okej, widzę jeszcze tutaj też. Michael Jackson, Diana Ross. Proszę bardzo. Niebawem Słupsko Kołłątaja. Vis-a-vis dworca kolejowego. Albo dworzec kolejowy vis-a-vis Popmaster Record Shop. A teraz, największe przeboje tych panów. Simon and Garfunkel. Simon's and Garfunkel's Greatest Hits. I co my mamy? Bridge Over Taboo Water, Mrs. Robinson, The Sound of Silence, The Boxer, Scarborough Fair, I Am a Rock i jeszcze wiele, wiele fantastycznych przebojów tego duetu. Zresztą dzisiaj na YouTubie Scarborough, co dzisiaj słuchałem? Scarborough Fair Canticle. Oni śpiewali w duecie, no nie, to jest duet, to w trio takie, czyli Paul Simon, Art Garfunkel i Andy Williams. To dzisiaj właśnie na YouTube oglądałem. Okej, nieważne, Genesis, w sumie płyta pod tytułem Genesis, chociaż potocznie mówi się na to Mama. Mama, dlaczego? Dlatego, że pierwszy utwór na pierwszej stronie nosi tytuł Mama i wszyscy na tą płytę mówią Mama. Okej. Oprócz tego wielkiego przeboju jest inny wielki przebój, chociażby Home by the Sea, fantastyczny kawałeczek. Już nie wspomnę o Illegal Alien, o nielegalnych przybyszach. Okej, tutaj taki składaczek, album, nazywa się Jive Bunny, Jive Bunny and the Master Mixers. Jive Bunny i mamy Swing the Moon, później Rock and Roll Party, Lovers Mix, Do You Wanna Rock? That's What I Like You, Glenn Miller Midley, Swing, Sister Swing i Hopping Mad. Takie kawałeczki, takie miksy znajdują się na tej właśnie płycie. No dobrze, całkiem inna muzyka. Przenosimy się z parkietu do sali koncertowej, można by było nawet powiedzieć. Musical, muzyka z różnych muzykali, gdzie kompozytorem utworów był Andrew Lloyd Webber, The Premier Collection. I mamy takie kawałeczki jak z Ducha z Opery, jak co my tam mamy jeszcze, no Duch w Operze, Koty, Evita, Songs of Dance, nie znam, Jesus Christ Superstar
I tak, Ellen Page śpiewa Murray Heat, ale niestety Murray Heat nie śpiewa One Night in Bangkok, ponieważ to też pochodzi z musicalu, ten kawałeczek Wielki Przebój. No dobrze, Sarah Brightman jeszcze tutaj. Okej, okay, UB40, Labor of Love, czyli laboratorium miłości. Jesus Christ, dlaczego ja taki mam problem z wymową? Nie wiem, co się dzieje. Okej, okay, Ike and Tina Turner, The Very Best of Ike and Tina Turner. I mamy tu chociażby Proud Mary, wykonanie Creedence Clearwater Revival, to zdaje się ten kawałeczek. Nightbush City Limit chociażby też. No i Riff Deep Mountain High, live version. Okej, okay. Po Ike i Tinie mamy Enie i Watermark. Watermark, Enia, proszę bardzo. Tak to wygląda. Rok wydania 88, 89 nawet można powiedzieć. Ok, dwie daty są z tyłu podane, 88 i 89. Nie będę tutaj się zagłębiał za bardzo. Następna płytka, The Shadows, Another Thing of Hits, Another Thing of Hits, czyli największe strunowe, gorące przeboje. I co tu możemy przeczytać? Co tu mamy? Midnight Cowboy, River Deep, Mountain High, to z Tiny Turner właśnie. Goodbye Yellow Brick Road, Elton John, Good Only Knows, czyli Beach Boys, Stardust, Nat King Cole, Walk Don't Run, nie pamiętam, The Most Beautiful Girl, Charlie Rich, Country, wykonawca w popowej piosence, w fantastycznej, pięknej piosence, a te wszystkie ich utwory gra grupa The Shadows na strunach, gitar i tam klawisze, to jest słychać, wczoraj przesłuchałem tą płytkę. Okej, John Anderson, Songs on the Seven, John Anderson, czyli wokalista grupy Yes, Atlantic Records. Jeszcze jedna płytka Johna Andersona, In the City of Angels, w mieście aniołów, tak? Dobrze, coś jeszcze tu pogrzebiemy, chociażby zobaczymy, ach, tutaj jeszcze zerkniemy, tak. Już niebawem w czerwcu, między innymi Dire Straits i Money for Nothing. Money for Nothing, czyli składanka największych przebojów grupy Dire Straits, a tam między innymi Sultans of Swing, Downtown to the Waterline, Portobello Bell, Twisting by the Pool, Romeo and Juliet, Walk of Life, ok, Private Investigation. Tu mamy panią, która nazywa się Peggy Lee, Blues Cross Country, gdzieś początek lat 60. Label, proszę bardzo, zauważycie, Capitol Records, proszę bardzo, Następna płytka, John Evangelist, z tym, że tutaj mamy taką sprawę. W oryginale okładka była w oryginale. Płyta 81 rok, oryginał też z 81 roku, tylko że z białą okładką i narysowane postacie Evangelista i Andersona, tego, którego przed chwilą pokazywałem w jego solowych albumach. I biały label. Później biały label pozostał, kawałki pozostały, okładka się zmieniła, z tym, że kolejność utworów może się różnić na labelu i tutaj, na płycie, na labelu i tutaj, z tego względu, że w międzyczasie wydano właśnie w innej okładce płytę i dodano jeden utwór i przemieszano utwory, kolejność utworów. W tym, że płyta pochodzi z pierwszego wydania, także mówię, kolejność utworów może się zmieniać i jednego kawałka może być mniej niż tutaj na liście. W każdym razie bardzo fajna sprawa, fajna płyta, no i ciekawostka, biały label. To znaczy nie tyle biały, że promocyjny, tylko po prostu biały, a nie tam Polidoro. Okej, okay, dobra, chyba trochę zamieszamy. Dobra, Demis Roussos i Happy to be, ale z kim szczęśliwy? Szczęśliwy, że jest z wami. Ze mną, na razie jest ze mną, także szczęśliwy, że jest ze mną. No słuchajcie, parę płyt jeszcze wyciągnę. Okej. Okay. Elvis Presley, In Person. Osobiście w The International Hotel Las Vegas. I Elvis Presley, Back in Memphis. Także pojechał gościu do Las Vegas, zaśpiewał sobie parę kawałeczków, proszę bardzo. I później wrócił z powrotem do Memphis i też zaśpiewał parę kawałków i wydał podwójny album. Może nie tyle on wydał, co wytwórnia RCA wydała. Wytwórnia RCA, wydanie niemieckie, rok wydania nie widać. Później się okaże. Ok, Rod Stewart, Greatest Hits, największe przeboje Roda Stewarta, między innymi I Am Sailing, Tonight's the Night, Hot Legs, I Don't Wanna Talk About It, Sailing.
Do You Think I'm Sexy, Maggie May, The Killing of George. Tego akurat nie znam. The First Cut is the Deepest. The First Cut is the Deepest. Już kiedyś wspominałem, byłem święcie przekonany, że to jego utwór. Okazuje się, że nie, ale w jego wersji to był najbardziej popularny ten utwór. Najlepiej sprzedający się. Dobrze. Elvis Presley, Separate Ways. Oddzielne drogi, oddzielne kierunki. RCA Countdown. Okej. Sade. Diamond Life. Diamond Life, Diamentowe Życie, Sade od przyszłego, znaczy może nie od przyszłego tygodnia, w tym miesiącu, tak powiedzmy, w tym miesiącu na pewno w sklepie Popmaster Record Shop się pojawią. A nawet w stronie internetowej już są obecne. Ok, Diane Warwick, The Collection, The Collection, Diane Warwick, podwójny album. I co my tu mamy? I'll Never Love This Way Again, Heartbreaker, Deja Vu, No Night So Long, Take Too Short Way Home. Mnóstwo kawałków śpiewanych przez Diane Warwick, dużo kompozycji Barta Bacharacha. Oczywiście na tej płycie się znajduje. Okej, okay, pani, która nazywa się Cher, chociaż widać, że Cher. Album się nazywa Cher. To jest tytuł albumu, na dłoni wytatuowany. Okej, okay, to w przyszłym tygodniu, może za dwa tygodnie. Jennifer Rush, Jennifer, czyli Heidi, coś tam. Na prawdziwe nazwisko Jennifer Rush to jest Heidi Blum, takie bardzo niemieckie nazwisko, dobrze, nie pamiętam. Także w przyszłym tygodniu. Fantastyczna kopia Kim Wilde, Close, Kim Wilde, fantastyczna kopia od przyszłego tygodnia w sklepie Popmaster Record Shop. Shanky Stevensa, to mówię Greatest Hits i zdaje się, że w Polsce ten album został wydany przez wytwórnię Tom Press, a tu mamy wydanie brytyjskie, angielskie. Co jeszcze mamy? OMD, czyli Orchestra Maneuver in the Dark. Orkiestra manewruje w ciemnościach. Wytwórnia Virgin i mamy Junk Culture. Mamas and Papas, nie, sam Mamas. Mama Cass, jedna zespołu, wokalistka zespołu Mamas and Papas. I co my tu mamy? Dream a Little Dream of Me. It's Getting Better. To chyba dwa największe przeboje, od tego się właśnie zaczynają. Druga strona. One Way Ticket, Lawrence Hart. One Way Ticket to mi Eruption trochę przypomina. Coś jeszcze? Ach, jeszcze zerkniemy. Słuchajcie. Dice Race był, Dice Race jest. Ok. Brother in Arms, Dice Race. 85 rok. Aha, dlatego, że niestety ktoś tutaj napisał 85, dlatego szybko się rozpoznałem. No dobrze. Simple Red. Zdaje się, że to mamy sprzedane, ale tak samo Genesis. Prawdopodobnie ja wam pokazałem Genesis faktycznie, no to już jest zamówione. Simple Red, Stars, też jest zamówione, także prawdopodobnie sprzedane. Stevie Wonder, piosenki w tonacji życia, czyli Songs in the Key of Life, podwójny album. Kompletny. Co mam na myśli? Dokładnie to, co tutaj piszę. Słuchajcie, rzadko bywa, co nie, że ta płyta jest z książeczką. No książeczka to jeszcze się trafia, dosyć często. Ale epka, na której się mieszczą cztery utwory. Fantastyczne cztery utwory. Something Extra, Saturn, Ebony Eyes, All Day Sucker, My Mama Call. Te cztery utwory, aha, All Day Sucker, Easy Going Evening, a w podtytule My Mama Calls. Zawsze się zastanawiałem, co to znaczy All Day Sucker. Słuchajcie, All Day Sucker, no bo to mi się z jakimś wulgaryzmem kojarzyło i to był wielki błąd. All Day Sucker to jest, tak się nazywa potocznie na lizaka, takiego olbrzymiego, pamiętacie? All Day, cały dzień go liżesz, taki duży lizak, to jest All Day Sucker, tak zwany. I jeszcze mamy Eric Clapton, Fossix One, Ocean Boulevard, proszę bardzo, Eric Clapton, 70 lata, zdaje się, Robert Sigwood Organization, czyli RCA label, proszę. Elvis Presley, Christmas Album, do Bożego Narodzenia daleko, ale płytkę już mamy, słuchajcie, myślę, że nikt nie będzie czekał z tym do Bożego Narodzenia, z tego, że przede wszystkim płyta mintowa, rzadko spotykana w ostatnich czasach i szybko się sprzedaje, także jeśli ktoś ma ochotę posłuchać piosenek świątecznych i kolęd, bo wśród piosenki świątecznej kolędy na tej płycie się znajdują, to zapraszam do zakupu. I na koniec Beverly Craven, pani, która występowała swego czasu, o ile dobrze pamiętam, w Sopocie. I zaśpiewała w Sopocie między innymi Woman to Woman, czy Woman to Woman,
i Promise Me, największy przebój pani, która nazywa się Beverly Cryver. Słuchajcie, dobra, na razie tyle. Ze Słupska chciałem powiedzieć, to nie to z tyłu, to jest zdjęcie tylko Słupska sklepu, a jestem w dalszym ciągu w Londynie. Także trzymajcie się i do zobaczenia, mam nadzieję szybkiego, już niebawem, może w przyszłym tygodniu. Czekam, aż sklepy w Wielkiej Brytanii się otworzą, aż będzie można pójść coś kupić, bo na razie jedynie co można kupić to jedzenie i picie. No, na razie, cześć.